Trzeci etap, na koniec coś słodkiego, czyli cieciorella, Nutella z cieciorki. Do cieciorelli potrzebujemy, wiadomo, cieciorki. Jest już to cieciorka zmielona. Tak jak wcześniej, moczyłam ją przez 12 godzin, później gotowałam około 1,5 godziny, a później taką cieciorkę zmieliłam w zwykłej maszynce, która zwykle znajduje się w każdym domu. Ok, wkładam sobie zmieloną już cieciorkę do miski. Proporcje są mniej więcej takie, że około 300 gram cieciorki, dwóch łyżek kakao. Kakao musi być gorzkie, żadne słodzone. To jest nasze kakao. Dwie spore łyżki. Do tego używam też do pasty z cieciorki, zamiast cukru używam daktyli, które moczę w gorącej, pokrojone daktyle moczę w gorącej wodzie około 10 minut i taki produkt już mogę sobie, delikatnie pokrojone daktyle, już mogę sobie wrzucać do naszej pasty z cieciorki. Woda z mączenia daktyli też bardzo dobrze się nadaje, jest ona bardzo słodka, więc trzeba uważać. Ale nie ma jej tutaj dużo, więc ją śmiało wlewam. Dodam jeszcze daktyli. A na sam koniec dodaję albo, można dodać gotowego masła orzechowego, albo po prostu orzechów. Orzechy muszę sobie delikatnie zmiażdżyć, tylko po to, żeby mi się łatwiej blendowało. I takie gotowe orzechy, troszeczkę zmiażdżone, wsypuję do naszej pasty. Wszystko to sobie mieszam łyżką. Już widzę, że dodałam za dużo kakao. I będzie po prostu za gorzkie. Pamiętajmy, że używamy gorzkiego kakao, więc muszę dosypać odrobinkę cieciorki. Cieciorka jest tutaj składnikiem przeważającym. I taką gotową miazgę jeszcze delikatnie podlewam oliwą z oliwek dla konsystencji, dla podkreślenia smaku. I na koniec chcemy uzyskać, jak wiadomo, gładką masę idealną na kanapki albo po prostu na deser. Na koniec to wszystko blenduję. I oto mamy trzy dania, czyli cannelloni, sałatka z rukolą i cukinią, boczniakiem i cieciorką i nasz deser na koniec, czyli cieciorella, kakao, cieciorka i daktyle. Dziękuję, to chyba wszystko na dzisiaj.